zatrzymanie słuchowe z uważnie wysłuchanie instrukcji dotyczącej zabezpieczenia stanu pokładzie. Zasady demo proszę wyjrzeć tych obowiązujących w samolocie, w którym jedzie. Przeszło przyszło. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się po dwóch stronach samolotu, przedniej, środkowej oraz tylnej części kabiny i oznaczone są czerwonym znakiem exit. Na ścieżce wzdłuż głównego przejścia umieszczone są oznaczenia, które poprowadzą do najbliższego wyjścia w sytuacji awaryjnej. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne przedstawione są również na karcie z instrukcją bezpieczeństwa. Najbliższe wyjście może znajdować się za państwem. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż podręczny w samolocie. Pas zapina się poprzez połączenie obojego końców za pomocą klamki. Musimy nacisnąć pas pociągający elektryczny koniec. Aby odciąć pas, należy umieść zewnętrzną klapę klamki. Ze względu bezpieczeństwa zalecamy zapięcie pasu na czas całego lotu. W przypadku nowego spadku ciśnienia w kabinie maski tlenowe wypadną automatycznie z panelu ruchów. Należy pozostać na miejscu i wyciągnąć za maskę, aby uniknąć przepływ tlenu. Następnie należy założyć maskę na nos i usta, zabezpieczyć ją za pomocą paska. Kamizelkę należy pociągnąć zdecydowanie za umieszczony na niej czerwony uchwyt. Nie należy napełniać kamizelki przed opuszczeniem samolotu, gdyż utrudni go ewakuację już zajmowanego miejsca. Karta zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu. Bagaż podręczny musi być bezpiecznie umieszczony w górnym schowku lub pod siedzeniem poprzedzającym, tak aby nie blokować przejścia lub wyjścia ewakuacyjnego. Prosimy teraz o upewnienie się, że Państwa pasy są zapięte, stoliki złożone, odpowiedniki opuszczone, a okna odsłonięte. Przenośne urządzenia elektroniczne, takie jak tablety lub telefony wyposażone w tryb samolotowy, mogą być używane w trakcie lotu. Prosimy ustawić odpowiedni tryb teraz, trzymać urządzenie bezpiecznie w dłoni lub w kieszeni. Jeśli urządzenie lub jego bateria jest uszkodzone, nadmiernie się nagrzewa, wydobywa się z niego.